Wędka pięknie wygięta. Jest, jest, idzie, idzie, karp. Dziękujemy. I zobaczcie, kto jest. Będzie grubo, zapraszam. Jedziemy z tematem. Ryby, ryby, ryby. Ryby, 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 siema. Mamy 20 maja, dochodzi godzina 7. Miejsce dzisiejszych połowów to Rzemień. Łowisko No Kill, to jest woda dzierżawiona przez okręg PZW w Rzeszowie. Jest mega jasno, słońce tak daje w patelnię, że się w głowie nie mieści. Już zapomniałem chyba o tym, że kiedyś się stawało na czwartą i tak naprawdę powinniśmy dzisiaj się spotkać o czwartej. Co się wydarzyło? Powiem wam, że przyjechaliśmy na miejsce i nie było gdzie usiąść. Jesteśmy w 5 osób, masakra, zajęliśmy ostatnie miejsce praktycznie na tym stawie. Nie dość, że grobla jest zajęta, to i po drugiej stronie wszyscy łowią. Dużo ludzi było na nockach, także... No jest generalnie troszeczkę ciężko, ale damy radę, nie? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Marek, co? Na razie ty jesteś królem, bo pierwsze branie. Komu nie mów. Dobra. Okay. Kolejne branie, tym razem u Mariusza. Na co, Mariuszku? Dalej truskawkę. Czyli widzicie, jest trzecie branie. Smak generalnie sprawdza się dzisiaj, już można powiedzieć w ciemno, że truskawka. Tym razem pelet i jest ryba przycięta. Puściła? Ale była chyba na początku. Spadła. Patrzcie, to się okazało, że ryba się wcale nie spięła, tylko jest obcięte. Możliwe, że była nawet ładna ryba, bo tutaj nawet, wiesz, są szczupaki metrowe, bo są. To nie jest jakieś gadanie takie 3 po 3. A nie czułeś takiego drugiego pieprznięcia? Taka przerwa może chwilę była. Ale... Bo mówiłeś coś, że chyba jakby zaczep czy coś, nie? Coś takiego, zatrzymało się, było ciszy, stało się, ciężko było ruszyć. Na chwilę ruszyć, ale... Także zakładam truskawkę, jedziemy z tematem. Patrzcie, tutaj na sąsiednim stanowisku, na kulkę, leż się połakomił. A wiesz, on mógł dziubać, nie? Dziubał i się pewnie sam nie chcący zaciął za bok. Jest pierwsza ryba nareszcie na filmie. Znaczy druga, no bo tamto była za bok zapięta, ale to się nie liczy. Pierwsza przepisowo zapięta na kulkę. Truskawkę. Truskawkową, mały leszcz. Chyba samica. Bo już nie ma wysypki, albo się skończyło tarło. No to dopiero początek, mam nadzieję. Ja też. Wiem, że tu są większe. Znacznie większego też. Ale zawsze dobrze od czegoś zacząć. No na końcówkę holu zdążyłem. Zobaczcie. Karp. I zobaczcie, kto jest. No ja, ale przede wszystkim towarzyszy mi mój przyjaciel ze Słowacji. Milan. No. I to jest jego karp, nie mój, wiesz? No tak, poczekaj, no wiem, położymy go na macie, tu na tym, na trawie i na tym podbieraku. Ładnie. No i zwróć uwagę, Łukaszku, na jakie haczyki łowimy, bo obydwaj łowimy. To chyba jeszcze mniejsze niż ostatnie. No tak, no chyba 16. Metoda oczywiście. Metoda. Trudno pokazywać. Dobra. Poszedł. Założymy. To one są takie luźne, nie? I wiele razy ręką mi się udaje założyć, to nie chce mi się sięgać po przyrządzie. Jest gotowa. Jest kolejna ryba. Prawdopodobnie leszcz. To jest. Leci one teraz. Już potarle, nie? Ale jeszcze znaki mają po sobie. No, nawet go nie biorę do ręki, bo się uwolnił już kaczyka. Kaczyki bym zabiorował już maleńki. Ładny. Czarny. No kolor ale taki, już, zupełnie inny niż ostatni. Chyba ten akurat jest już po. No taki bagienny, wiesz? No niestandardowy kolor mają. No. Mariusz stoi, dyszy, wymęczony holem. Wędka pięknie wygięta. Teraz kulka truskawka. O, ale dalej w nucie truskawki jesteśmy. Co, ładnie pojechał, czy delikatnie? O, już widać, jak tam wychodzi żyłka. No nuta truskawki dzisiaj się sprawdza ewidentnie. Z czego to wynika? To nie wiem. Marek już w pogotowiu. Asysta. Coś trzeba robić. A ty dzisiaj miałeś być, Maruś, bohaterem. No tak ładnie zacząłeś. Dwa pierwsze brania. Ale jeszcze nie koniec dnia, nie? Jest, jest, idzie, idzie, karp. A daleko rzucałeś? Nie, za połowę. Kol troszeczkę... Trochę kol trwa.
Jeszcze raz. Powietrza. O, w ostatniej chwili. Ja cię kręcę. Dotknąłem. Ale co, nie wyciągnąłeś go? Nie. Jest, masakra. Taka bestia. Nie mieści mi się w kadrze. Mariusza. Podkreślił swoją dominację. Model. No i na razie miniaturka. Kolejny raz. Idźmy do wody. Do wody, bo gorąco, żeby nam pan karp się nie zmęczył. A, zadowolony? No to. Jest noc. Chyba u Marka coś będzie. Chyba. Zadowolony? Wyłącz to. Weź. Mały haczyk, mała przynęta i... To od rana 16 leszczyk, ale niestety nie mam karpi, nie? I to mnie martwi. Nawet nie było brania karpiowego, wiesz, u mnie. Mhm. Natomiast mój kolega Milan łowi tam i łowi na takie fajne jakieś kupione z Polski, ale kupione na Słowacji te dabesy. I wyobraź sobie, że dobrze mu idzie. Już chyba 3-6 karpi złowił, wiesz? I tylko karpi. Z resztami w ogóle sobie nie radzi, nie biorą mu. Mimo, że przynęta malutka. Czyli wyselekcjonował karpia. To bardzo fajny sygnał. Trzeba będzie się do niego zastosować. Takie mniej więcej równe dzisiaj te leszcze są. Nie ścigać pod bierakiem, bo tak to ładnie. O. Popatrz, o, jaki jest poprzestawiany. I ten, no. No i na dolną. Szukam haczyka, taki mały jest, wiesz. On jest na wagę wbity, o, no. Widać go, ale nie mam go jak odwrócić. O, już go odwróciłem. To są tak malutkie. Kwiatuszek ładny, muszę się... No, tak malutkie te leszczyki. A ty, a może płoć po prostu wzięła i szczupak w nią uderzył, nie? No zobaczymy. Mariusz w każdym razie ciągnie rybę. Coś tam się spławiło. Jest jeszcze? O, bulki robi. Głównie podbierakowy. Ja chyba nie. Stawiam na leszcza, bo... Wędki nie urywa. Albo widzisz, albo mógł szczupak mieć. I zobacz, teraz zobaczymy przypał. Nie, jest. Jest śluz? Dziwne, nie? Ale coś było. Ponieważ to jest dokument, to wam powiem, co następuje. Mariusz cały czas łowi, Stachu łowi, kolega Stacha łowi. Ja nie łowię. I mówię do Stacha, no kurde, no nie złowię. Mówi do mnie, chodź, coś ci pokażę, założę i złowisz. Założyłem, mam przypon założony Stacha, jego przynętę, jego pelet. Zobaczymy. O, proszę, i Marek złowił. W międzyczasie to wam pokażę. Podnosiło i puszczało. Patrz, jakie uwalone od tego. A wyprostowało Mariuszowi haczy. Aha. Zobacz, coś konkretnego musiało być. Nie, wawalu tak ostrożnie. Chyba, że to moją podpiąłeś za tyłek, bo mi spadła. Tak. Bo u mnie ewidentnie coś dziubnęło. Nie, jest. Patrz, co się podpiąło, jest. O, ja cię. No. No nie no, to już chyba dzisiaj czwarta taka. Ale było branie normalnie? No. Przyjechał do nas Paweł. Ten, co ma wódka lab. Paweł, mówię o tobie. Ryby, ryby, ryby. I Paweł nie przyjechał do nas na pusto, przywiózł nam prezent, w sumie nie wiem czemu on nam to przywiózł. Weź Paweł, pokaż. Takie prezenty to ja lubię. Takie cudeńko. Tylko ja nie wiem, czy jak my to, wiesz. I coś dla pań. O, Bordeaux. Rocznik tutaj. A powiedzieliście dziękuję? No jasne, że dziękuję. Dziękujemy. Ryby, ryby, ryby. A Grzesiu od razu, bo dupka odżyła. Przed chwilą się pytałem, co taki smutny, co taki smutny. No bo tak, zjadłem kiełbasę. To czegoś się przyda. Już nie chcę mi się powtarzać tego samego. Kolejne branie u Mariusza. Służy mi ten żeń. Służy? Nie wiem, czy pamiętacie, był taki film, co byliśmy kiedyś, tylko na tym drugim stawie łowiliśmy, o tam. I też wtedy Mariusz królował i deklasował nas, no. Ładny. O, chyba większy od tamtego. Nie? O, ho, 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 ho. Wiecie co, chyba częściej na ten rzemień będziemy przyjeżdżać.
Paweł przyjechał ze Szwecji. Witam, ryby. Napisałem na fejsie, że tu będziemy i jest szansa, żeby się spotkać. Paweł nie chce, żeby pokazywał, nie chce nic z tego, ale tak nieskromnie wam powiem, że ja nie wiem, czy coraz częściej będziemy na to rzemień chyba przyjeżdżać. Nie wiem, jak to się skończy, nie? A co, na wakacje przyjechałeś, czy? To później sobie pogadamy. No to tyle, dobra, musimy pogadać, także. Patrz, jakie branie atomowe było. Fider wygięty w pół. U granic wytrzymałości. Nie wiem, co zrobić z tym markerem. Chyba coś ładnego będzie. Wciągaj. Marker się jeszcze do tego zaplątał. Grzesiu, może ryba życia, co? Ryba życia, tak. Przepiękne. Kolorowa. Kurwa, ty jesteś przeszkadzajką. Jak przeszkadzajką? Ale proszę być markerem. Marek rzucał echosondą i się narobiło szumu. Teraz go ściągam, bo wcześniej opór dawała ta ryba, bo... Uwaga! Jestem na nim? Czujesz coś? Nie. Dobra, ty ściągam, ale to nie jest. Bo widzisz, ja ściągam. Nie widzisz mojej żyłki, Marek? No jakbym widział, dołem, to ci... Dołem, ściągaj dołem. Po Marka zostawię chyba. Ja to zostawię, wiesz? Chyba karb będzie, co? Nie, już teraz nie ma nic. No coś ty. O, Stachu, natomiast tu ryba. No biorą, kurczę, jedna za drugą bierze. Tylko dzisiaj nie mi, no. Czemu mi nie bierze, no? Deszcz? Mogę ci powiedzieć jak doktorzy. Operacja się udała, pacjent zmarł. No, leszczyk tarłowy, to niebywale ten. Wiesz to? One lubią jak wpada coś do wody. Tak. Słuchajcie, no jest tutaj coś w tym rzeczywiście, że po zarzuceniu najczęściej następują te brania. Ryba reaguje chyba na plusk wody, nie? Warto często przerzucać. Taki wniosek na pewno. Przypon wymieniony, jest to przypon Stacha, ale ryba zacięła się nietypowo. Od góry. Może dlatego, że przynęta jest po prostu, widzisz? Nosem w koszyku, nie? Haczyk bezzadziurowy, mała przynęta pływająca i no jest. I zadowolony. Nie no, jest, super, mam ryby, nie? Niektórzy dzisiaj nie mieli chyba, nie? Miałem taki sam. Miałeś, no to wszyscy, no czyli wychodzi na to, że wszyscy ryby złowili. Cel wyprawy został osiągnięty. Wychodzi na to, że po prostu miałem słabe stanowisko. Karpie się ustawiły po prawej mojej stronie, bo na pierwszym stanowisku brały. I na skrajnym u Mariusza po lewej. Po mojej prawej siedział Stachu, który łowił leszcze. Dzisiaj nie mój dzień, ale po zmianie przyponu jednego leszcza złowiłem, także wyprawa zaliczona, pełen sukces. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Standardowo widzimy się w piątek, za tydzień o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ryby, cześć. Więcej już nie było, ale pozbieraliśmy wszystko i no, swoje i Lucia. Cześć. Na razicho. Pa! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.